Panie mecenasie, proszę się przedstawić. Adwokat Przemysław Bałut, ja reprezentuję panią Benson. Panią Sylwię, tak. I córkę, która przebywa tutaj od maja 2018 roku. Tak. Na terenie Rzeczypospolitej. Dzisiaj, 22 października 2018 roku, odbyła się tutaj w Sądzie Rejonowym Białej Podlaskiej sprawa z konwencji haskiej. Ojciec domaga się, by prawie 14-letnia jego córka, która uciekła z Wielkiej Brytanii, przejechała pod kanałem La Manche tutaj do mamy, do Polski. On chce, żeby wróciła do niego. Proszę powiedzieć, jakie są zasadnicze argumenty, które pana zdaniem powinny wpłynąć na odrzucenie tego wniosku właśnie z konwencji haskiej? Konwencja haska dotycząca niektórych aspektów uprowadzenia dzieci i mówi o tym w artykule 13, że w pierwszej kolejności sąd powinien wysłuchać dziecko, o ile ono jest na tyle świadome i ma już tak ukształtowaną świadomość, że będzie w stanie sama określić, gdzie chce przebywać. Tutaj w tej chwili się odbywa przesłuchanie. Pani sędzia przesłuchuje dziewczynkę. Pan sędzia Niedźwiecki, przesłuchuje w tej chwili dziewczynkę w zakresie. Znaczy, oprócz tego mamy jeszcze konwencję dotyczącą podstawowych praw i wolności i tam też będziemy w oparciu o nią to rozstrzygać, gdzie zagwarantowana jest wolność religijna, wolność wyznania. Z tego, co mówi dziecko, dziewczynka prawie 14-letnia, to miała zabronione mówić w języku polskim, miała zabronione praktyk religijnych, zabronione, nie miała prawa pójść do komunii. Są to wszystko ewidentne naruszenia Konwencji Praw i Wolności Podstawowych. Proszę powiedzieć, czy to prawda, że z dokumentów wynika, że Wielka Brytania uznała matkę dziecka jako niewiarygodną, jako Słowiankę przed wymiarem sprawiedliwości brytyjskiej? To jest prawda, tylko że jak gdyby my ten aspekt tutaj w tej konkretnej sprawie nie rozpatrujemy. Ale proszę powiedzieć, jak to sąd brytyjski ujął? No, sąd brytyjski ujął, że jej mało wiarygodność, wszystkie argumenty, których używała matka dziecka, były odrzucane, dotyczące leczenia dziecka, dotyczące potrzeby leczenia. I te wszystkie argumenty, które sąd brytyjski uznał za niewiarygodne, teraz się nie sprawdzają. Ojciec dziecka uznał, że nie ma potrzeby leczenia dziecka stomatologicznie. Matka podjęła to leczenie stomatologiczne, trzeba było usunąć trzy zęby mleczne, żeby podjąć właściwe leczenie. Dziecko miało 36 kg wagi, to była waga na taką dziewczynkę w tym wieku, daleko idąca niedowaga. Dziecko było zachudzone. Teraz ma dziecko prawie 46 kg. U dziecka był podejrzewany zespół Aspergera. W Anglii wyśmiano się z powodu tych chorób, że rzekomo te choroby nie istniały. Okazuje się, że te wszystkie podejrzenia, domniemania matki okazały się prawdziwe. Dziecko rzeczywiście cierpi na taką ilość różnych dolegliwości, chorób i to wszystko w Polsce zdiagnozowano i będzie leczone. I w tej sytuacji pod głębokim znakiem zapytania jest możliwość wydania dziecka, gdzie nie do końca uczciwy sposób zostało to co do matki przeprowadzone całe to postępowanie. Proszę powiedzieć, czy będzie pan powoływał jako biegłego lekarza, który będzie mógł przed sądem potwierdzić te właśnie aspekty medyczne, o którym pan przed chwilą powiedział? Myśmy złożyli dokumentację medyczną na tą okoliczność, także nie ma takiej potrzeby, dokumentacja medyczna sama się broni. Proszę powiedzieć, czy to prawda, że z Wielkiej Brytanii przyszły dokumenty, które nie są dokumentami kompletnymi, w których brakuje opisu karygodnego zachowania się ojca? Z tej dokumentacji, którą myśmy dostali, rzeczywiście brakuje paru kartek, gdzie pani Benson twierdzi, że taki opis tam się powinien znajdować. Czekamy na dzisiejsze posiedzenie. Czy ma pan nadzieję, że w tym roku jeszcze ten proces zakończy się z punktu widzenia rozpatrzenia wniosku w trybie konwencji haskiej?
Tak, dlatego że proces w oparciu o konwencję Haskell powinien być rozpoznany niezwłocznie w terminie 6 tygodni, więc uważam, że sąd, były wcześniej wątpliwości co do właściwości tego sądu i dlatego te akta tak długo krążyły. W tej chwili właściwość sądu jest rozstrzygnięta, dlatego że już to rozstrzygamy po tak zwanych starych przepisach, inaczej miałby to sąd okręgowy w Lublinie i dlatego też sąd uważam, że tą sprawę rozstrzygnie w najbliższych dniach, dlatego, bo tego wymaga przepisy konwencji haskiej. Dziękuję.